Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction HD Mod. W poprzednim odcinku szybko pokonaliśmy Mephista i dotarliśmy do aktu 4, gdzie jeszcze nic nie robiliśmy. Zachwycaliśmy się tylko tymi kolumnami oraz piecykiem, rozmawialiśmy z Deckardem Cainem, a także Tyraelem. Jednak nie wiem, czy wiecie, do tego kominka można wchodzić. Tu fajne zbrojownie są na górze. Tego chyba nie omówiłem, bo to było na szybko. Niemniej jednak zdobyliśmy kamień duszy Mephista, który jest właśnie tutaj. I dzięki niemu będziemy mogli wykonać zadanie drugie. Czyli udać się do piekielnej kuźni i użyć młota właśnie do rozwalenia tego kamienia. I za to coś tam dostaniemy. Zobaczmy jeszcze naszych handlarzy, czyli Halbu i Jamele, dobrze, do których będziemy chodzić często. Pozdrawiam cię. Na przykład tu jest Halbu, on traktuje i handluje broniami, tylko troszkę mało kasy mamy, taki limit jest za duży. Co tu jest ciekawego? Możemy na przykład... Chociaż nam to chyba nic nie trzeba, bo zbroję mamy ciekawą. To jeszcze z jednym miejscem, a kolejne. Czekajcie, jakieś odporności możemy wrzucić. Ja zobaczę, jakie mamy. Ogień jest, można zwiększyć, błyskawice można zwiększyć, trucizny. Na razie nic nie będę wsadzał, bo nawet nie mam ciekawej runki. Też kamień na ogień można troszeczkę wziąć. Wszystkie odporności to nie, bo to tarcze. A nie, zbroja tu 17 do życia, czyli trzeba po prostu czekać na runki jakieś ciekawe, co nam dadzą odporności. No a Jamela to po prostu handlara taka. Hazard też jest. Oni się często właśnie laguje tutaj, nie wiedzieć czemu. Ale to taki jej znak rozpoznawczy. Są też łóżki. Można sobie kupić Lanekrosa, także nie wiem, czy coś ciekawego tutaj znajdziemy. Włócznia z kości. Najlepiej coś do przywołańców. Krwawy golem, to niepotrzebny i mamy już żelaznego, a lada chwila będziemy mieli już ogniowego golema. Właśnie jak widzicie, 26 poziom, prawie 27. Chciałem tu 28 wbić i tyle. No dobra, idziemy. Zmieniliśmy akt, to wszystko trzeba na nowo przyzywać, tylko jakiś metalowy przedmiot mi trzeba. Możemy zawsze coś kupić, klucz to chyba się nie kwapi do tego, coś taniego. I tak mamy dużo kasy. Więc możemy, to jest metalowe. 2400, dobra, to kupimy, wyrzucimy na ziemię i tym właśnie sposobem ożywimy naszego golema. Ostrze musi być właśnie z metalu lub jakiegoś tam kamienia. No i widzicie, udało się. Mamy szkieleciki oczywiście jeszcze. I będziemy je ożywiać. O, szmaragdzik na początku, no i patrzcie. Właśnie tym sposobem golem się bije. Niewiele co życia traci. Najemnik mu powinien pomóc, bo sam nie da rady. Najemnik dobrze sobie radzi, jak widzicie. Nie ma co narzekać. Z dusz chyba nie można właśnie, bo to nie są do końca takie fajne potwory. No i dobra, magów od razu trzech już tu podniesiemy. No i na razie dość. Teraz przerzucamy się na klątwę i będziemy ją po prostu rozdawać. Dużo wrogów, jak widać. Można bez problemu walić. Mana się wolno regeneruje, ale w końcu da radę. Wytrzymałość zbroja, dobra. Możemy sprzedać, ale po co nam sprzedać, skoro mamy za dużo kasy i nie mamy gdzie jej magazynować. Rozdajemy klątwy bardzo ładnie. Magowie nam padli, oni są za słabi, żeby już teraz cokolwiek zrobić. Super miksturka many, to możemy wziąć, może się przydać naprawdę. No i odkrywamy tutaj. Przez to należy tylko przejść przez te zewnętrzne stepy, żeby dojść do równiny rozpaczy, gdzie mamy właśnie Izuala pokonać. Takie to właśnie jest to zadanie. No i szukamy wszystkich wrogów. Tutaj pewnie jest ich bardzo wiele. Nawet sporo tych rzeczy leci, nie spodziewałem się aż tylu.
ale im więcej, tym lepiej. A tu mamy właśnie taką armię, że trzeba rozdawać te klątwy jak karty. No i dobra, już zaraz wszyscy padną, dużo expa nawet leci. Chociaż ja też sporo miałem. Runa Eld, nie będę jej używał, ale może do transmutowania z innymi dwoma. No i dobra, więcej tych klątw nie będę tu rozdawał, tej grupce wystarczy. Muszę mówić jednostajnym dźwiękiem, bo raz ciszej, raz głośniej to jest troszkę problem. A później trzeba to wszystko ustawiać, żeby głos był równomierny w miarę. Wiadomo, że idealnie się nie da, chociaż uporczywie dążę do idealizacji. No okej, idziemy dalej. Jednemu tylko udało się rozdać, teraz większej ilości. Chce się też mieć ofensywę, ale no, dobrej defensywy i ofensywy się nie da mieć. Ciężko by było. Nie mamy tylu punktów, a nawet resetów nie za bardzo, bo dopiero po skończeniu gry możemy. Czyli ewentualnie na Uber Tristram krowi poziom możemy już resetu dokonać. Ale nie wiem, czy to nie będzie za późno. Dobra, teraz mamy tego potworka. Wszystko ok. I na pierśnik wypadł jakieś zbroje turniejowe. Dobra, ładnie tu idą. Tu nasze szkieleciki same atakują i też nieźle sobie radzą. Jest taka gra Mu Legend i w niej właśnie no to po prostu, tak jak mówiłem kiedyś, chociaż nie wiem, czy to słyszeliście, to połączenie Diablo 3, Mu Online, Mu Legend Online i Lola. To po prostu coś takiego. No i tam właśnie im dłużej się używa jakąś umiejętność, tym bardziej się ona rozwija, pomimo że możemy i tak do niej ładować punkty. Więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Tam takie szkieleciki naprawdę by były rozwinięte, tylko że tam pewnie nie ma nekromanty, jest tylko kilka postaci. Ale mimo to fajne rozwiązanie. Bardzo ciekawa gra. Tylko cały czas problem, czy jest otwarta beta, czy jest już pełna wersja gry, nie wiadomo. No i zobaczymy, co to jest, czy to warte trzymania. Zupełnie nie, jest tylko miejsce na klejnot razy dwa. Nic więcej. Klonfy rozdajemy za darmo. Nie muszą nam nic płacić, gdyż to są negatywne efekty. O, coś tu jest. Oj, zmniejszenie odporności. Pada dystans, nie poatakujemy. Na zewnętrznych stepach na początku taki przeciwnik będzie trudny. Na Herek byśmy grali, moglibyśmy poczekać, mając uniemożliwianie leczenia się potworów, na przykład takim świętym wstrząsem z aury ich ściągnąć. Chociaż wiadomo, że przy ataku było więcej, Ania na odległość jest mniej. Dobra, jakiś pilum wypada, coś tam, nawet sporo nam to zajmuje, ale my się nie poddamy. A nie, to jednak ta lokacja, ta sama. Zmniejszenie odporności. Ciężka sprawa. Chociaż może nie padniemy. Bossa się szybko pokona i jakoś pójdzie. Najemnik się na pewno nie da. To jest norma, a nie hell. Nie ma żadnych problemów. Byśmy sobie wzięli stąd na pewno miksturki życia. Chociaż mi się nie mieszczą nawet. To bardzo ciekawe. Za głośno jest czy co? Tak mi się jakoś wydaje. 127 pancerza, najemnik ma odporności. To na full błyskawica ogień, zimno i trucizny mogę mu dać odtrutki i będzie fullowy. I to już w trzecim akcie, wow. Naprawdę ciekawa zbroja, chociaż za dużo pancerza nie ma. Berło jest drogie do sprzedaży, ale nam niepotrzebna teraz kasa. Też jak mamy mniej miejsca w skrzyni, to w sytuacjach zagrożenia, problemu z jakimś bossem, szybciej możemy się wyprztykać z niej i później, pomimo że łatwiej jest ją zdobyć, to też później znowu szybciej
można opróżnić sobie całą skrzynkę. No okej, szkielety mi nie padają, wszystkie cały czas są, trwają przy mnie, służą w mojej armii. Łuczywo wypadło, dobra. Dookoła tu jest przejście na zewnętrzne stepy, jeszcze tam nie idziemy, chcemy tą lokację do końca zwiedzić. Tyle tych mikstur mam? No troszeczkę mam, trzeba przyznać. I na razie mi więcej nie potrzeba. Chociaż tutaj lecą... Sokola maska to dla druida, też nic dla nas. Dobra, resztę dobijamy i idziemy dalej. No chyba kolejny poziom właśnie jeszcze na tej lokacji uda mi się zdobyć. To bardzo dobre. Teraz mnie nie interesuje bardziej poziom, tylko punkty, jakie mogę rozdysponować do szkieletów, zarówno jak i nowych ożywieńców, których później będziemy mieli i z nich będziemy mogli korzystać. Bardzo dobre rozwiązanie. Czaszka ze skazą. Bierzemy, można rozwiązać to w ten sposób. Tam jeszcze nie idziemy. Później sobie zwiedzimy bardziej blisko. Na razie ja po prostu gram ostrożnie, ostrożnie zwiedzam te lokacje, żeby mieć jakiś tył na wszelki wypadek. Dobra, teraz już sobie ucieknę. Moja różdżka truje, jakbyście nie wiedzieli. Ale rzadko atakuję, mogliście no, nie zobaczyć kilku ataków, które wykonałem nią. Nie więcej niż 20. Odkąd ją założyłem. Dobra, jest fajnie. Tu już mamy odkryte. Teraz troszkę głębiej będziemy się zapuszczać. Sobie weźmiemy kapliczkę, na przykład na ogień. Bardzo dobre rozwiązanie. Na ogień chyba zapewnia odporność runka Ral, która właśnie wypada w piątym akcie. Ale... tu też może wypaść w czwartym, bo to przecież piekło, wiadomo, ognia jest tu dużo. Wekiera. Wątpię, że będzie miała coś dla mnie. Ale weźmiemy ją, zobaczymy. Ciekawe. A może akurat dla nekromanty jakieś będą umiejętności ciekawe? Chociaż na normalu raczej się to nie zdarza. Mimo to zawsze trzeba dmuchać na zimne. No i tak dookoła, dookoła. To nie jest jakaś otwarta przestrzeń, jak widzicie, są tu występki, przez które nie można przejść, przez to areał się trochę zmniejsza. No, nasza drużyna jest dobra. Może troszkę za mało damage'a, ale nie narzekam. Zobaczymy, jak ich obrona w Sanktuarium Chaosu, bo tam naprawdę tyle żywiołów jest, że ciężko sobie z tym poradzić. No ale jak przetrwały szkieleciki na Andariel, na Durielu, na Mefiście, prymitywny Gladius, a no tak, od dżungli upierców, czyli od połowy gry 2,5 aktu, wypada już przedmioty z kolejnego poziomu trudności. Tu akurat się trafił Gladius, coś takiego. Jak widzicie, mieczyk. Tu akurat jest prymitywny, nawet niezwykły, więc troszeczkę słabszy, ale 6-16. Pierwszy mieczyk, który wypada na danym poziomie trudności, to jest i tak dużo. No z tych często jakieś klejnoty wypadają, czaszeczki też może, więc trzeba by zobaczyć. Tutaj nasza cała armia wali, szybko padł żygacz. No i tyle, przechodzimy na kolejną lokację, tutaj właśnie na równinę rozpaczy. No i całą lokację przejdziemy, później będziemy coś więcej robić. No i rozdajemy tutaj. Najemnik jest z tyłu, więc troszeczkę to dłużej potrwa. Zobaczymy, jakie nasze szkielety są dobre przez to. Może teraz prowadzimy najemnika, będzie szybciej. No i teraz troszeczkę z tej strony klątwy rozdajemy. No jednak niewiele expa zostało, więc jakby więcej potworków się wygenerowało, może jakiś boss jeszcze jeden, to byśmy już mieli ten poziom. Więc 107, żeby mieć tu 28, bo 30 się nie uda niestety.
Tak jak myślałem. No to idziemy dalej. Jest jakaś ciekawa kapliczka, odporność na błyskawice. No ale żadnych błysków tutaj nie widzę. Chociaż mogą się zdarzyć, więc lepiej weźmiemy, lepiej być przezornym. No i tu mamy pokonać Izuala. Charakteryzuje się on bardzo dobrą wytrzymałością i dużą obroną oraz władaniem żywiołu zimno. Dobra, przesuwamy się w tą stronę. Tutaj po prostej z góry też nadchodzą wrogowie. No, tu jeszcze rozdamy klątwę tego pana jadu nie sięgnęła. Niestety. Któż by się spodziewał? Gargulcowa głowa. Oczywiście patrzymy, to coś dla mnie. Ściana z kości, eksplozja trucizny. To jest słabe. Nie korzystamy z tego, chociaż truciznę też można iść. Jest nowa trucizny, właśnie eksplozja trucizny też. Najmik ma dobrą broń, odkąd płynęliśmy. Jeszcze ma dwa miejsca na klejno, czymś można wyładować. Ale mówiłem, że nic ciekawego nie mam. A jak najszybciej chcę zdobyć pryzmatyka, więc nic mu nie wkładam w broń na razie. Ale na pewno coś się uda. Może nie runkę real, bo będzie mi potrzebna. A jeszcze właśnie tarczy trójslotowej nie zdobyliśmy, czy tak? No niestety nie. Trzeba jak najszybciej zdobyć, bo inaczej będzie kiepsko. Chociaż może jak się zdenerwuję, to poza odcinkiem będę chodził ciągle do kupców z drugiego aktu i w końcu ona wypadnie. Chociaż wolałbym w terenie, bo to jest bardziej naturalne. 6 szkieletów, czemu ja? Są 3. Teraz 4. Teraz 5 i jeszcze 1. I gdzie jeszcze jeden może być? Tu jest. I 6, dobra. Mamy całą armię. No i teraz tak idziemy. Mana się w końcu zregeneruje, nie musimy się śpieszyć. Teraz będzie znacznie szybciej szła, jak więcej szkieletów, wiadomo. Czyli znaczny przypływ sił. Jest jeden wróg, to nawet nie muszę na niego nic używać. Jak patrzę na moje szkielety, to tak jak Władcy Pierścieni, ta armia, tylko wiadomo, naszych jest mniej i nie są zielone. Ale bardzo to podobne, też ładnie atakują wrogów. Ale nie do końca są nieśmiertelni, ponieważ mogą zostać pokonani. O, level właśnie. Nie wiem, co tam dam, tu to wiem, że bym władował. Tu to równo byśmy szli, ale nadmiary punktów będziemy przekładali, jeszcze golem został. To wiecie co, ja bym chyba zostawił. Później sobie tak ładnie tu pykniemy i w ognistego golema, i w ożywienie. Na zmianę te punkciki będziemy rozdawać, później oczywiście szkielety dojdą i będzie ok. Więc póki co trzymamy te punkciki wszystkie. Na pewno się przydadzą. Bo nie musimy ich rozdawać tak szybko. No proszę, Izual jest. Więc ja bym tu wolał portal zrobić, jakby nasi nie dali rady. No bo widzicie, sporo HP ma. A głównie na obrażenia fizyczne on tak reaguje. Dobrze, że najemnik go bije, inaczej by było gorzej. Mamy może jakiś ciekawy atak, którym można by go... Nie, tylko zmniejszenie obrażeń, niestety jedną klątwą będziemy go tłuc. Ale wbrew pozorom, im wyższy poziom trudności, tym on jest słabszy. No właśnie, tylko ma dużo wytrzymałość, a jak was pokonuje szybko i dużo wam spada HP, to znaczy, że macie postać beznadziejną. Zadanie oczywiście zniszcz demona, który przeszył ciało Izuala. No i chyba ostatnia prosta, żeby go pokonać. No, w miarę szybko. Tak patrzyłem, Duriela pokonaliśmy w 25 sekund w drugim akcie, a Mephisto to nie wiem.
Andariel, też szybko porozmawiaj z duchem Izuala. Porozmawiamy z nim oczywiście od razu. Tyrael był głupcem, że mi zaufał. Widzisz, to właśnie ja powiedziałem Diablo i jego braciom o kamieniach dusz i o tym, jak je splugawić. To ja pomogłem Mrocznej Trójce powrócić do waszego świata. Planu, który tak dawno rozpoczęliśmy, nie może powstrzymać żaden śmiertelnik. Piekło jest tuż i niedługo rozleje się po waszym świecie niczym wielka fala krwi i koszmaru. Ciebie i cały twój gatunek czeka zguba! No i koniec audycji. Właśnie Izual TV. No i tak wygląda duch Izuala, jak widzicie. No i dobra. Spotkaj się z Tyrealem odnośnie nagrody. Jak najbardziej słowo nas to motywuje. Izual był słaby. Roztrwonił swą piekielną moc. Może i tak. Ciężkie rękawice. Rękawice mamy ciekawe, buty mamy ciekawe, hełm mamy ciekawy. Chociaż wiecie, te rękawice od razu możemy wziąć. Może akurat albo szansa, albo dodatkowe złoto od potworów. Zostań na chwilę i posłuch. No i zobaczymy, co Tyrael chce nam powiedzieć. Dzięki ci za ułożenie do spoczynku okaleczonej duszy Izuala. Niech chroni cię światło, a moce niebios niech rozświetlają ci drogę. Jeśli jednak to, co mówisz, jest prawdą, to obawiam się, że przez cały czas robiono z nas głupców. Izual pomógł Diablo i jego braciom sprawić, by nie wiedząc, czym to grozi, użył przeciw nim kamieni dusz. A teraz moce kamieni zostały wypaczone. Dysponując ich połączoną mocą, Mroczna Trójca będzie mogła obrócić świat śmiertelników w przyczółek piekła. No i okej, jeszcze coś chcesz mi powiedzieć? Nie, nie chcę mi nic powiedzieć. Więc jak widzicie, pierwsze zadanie zostało wykonane pomyślnie. No a teraz tutaj właśnie mamy trzy punkciki. Dwa chyba dostajemy, jeden mieliśmy z levelu. What the hell? A nie, dobrze, 27, okej. Trzy punkciki mamy. Więc jeden byśmy rozdali, dwa byśmy zostawili, chociaż tu zwiększenie odporności, ale malutkie. Pierwszy poziom to prawie 30%. Więc ja tu bym w szkieleta władował 6-6 ogólna liczba, może się nie zwiększyć. Więc tak myślę, tutaj też się... ile daje żelazny golem? 25... 35... obrona na poziom, ale 35% czy... Właśnie nie wiem, czy dodawać, a co daje życie? 5% życie na poziom krwawy golem. I skuteczność ataku. Mi trzeba chyba życie, więc dlatego w krwawego bym inwestował. Ale z drugiej strony to... troszeczkę bez sensu. No, można 7 szkieletów i więcej. Dobra, będziemy w to ładować. Można oczywiście też mistrzostwo, żeby to zwiększyć. Golemów też. Przecież 120%. Kurczę, to ja w to powinienem inwestować. Wiecie co? Żeby były szkielety, to... następny poziom 7 szkieletów. To ja już to właduję, żeby mieć 7 szkieletów. I mi nic nie będzie obchodziło. Dobra, idziemy. Z powrotem do Równiny Rozpaczy. Jeszcze 7 szkieleta ożywimy. No już więcej nie można na razie. Ale to jak najbardziej ciekawe. Dobra. Teraz jeszcze mamy tego. Szkieletów będzie więcej. Szybciej będą padali wrogowie. No i to sobie bierzemy. Śmigamy dalej, nie ma co czasu tracić. Dobrze jest.
większa armia więcej warta. Okej, okay. W Diablo 1 jak grałem, bo też nagrywam serię przed tą, ciekawe, którą zobaczycie jako pierwszą, to tam szkieletów była podobna ilość i też byli ożywieńcy. Właśnie, oczywiście mówię o HD modzie, tak jak i w dwójce, bo w trójce wiadomo, nie trzeba tego. Jeśli już mod jest, to się tak nie nazywa, bo HD było tam rozdzielczością bazową. No, ładnie idzie, nie ma co narzekać. Sporo wrogów. Trzeba rozdawać ciągle tą klątwę i tylko ją teraz. No widać, jak level idzie. Nie tak szybko, jakby się chciało, wiadomo. Nigdy nie będzie dostatecznie, ale jednak widać postęp. No i tu, tak jak najemnik lubi rozwalać szkieleciki też, pokonują te dusze. Ja tu jednak jestem słaby, mało obrony, mało życia. Muszę na to uważać, niecałe 300, słuchajcie. To jest bardzo mało. I trzeba jak najszybciej to zwiększyć za wszelką cenę. No dobra, na nic nie narzekam. Panowie, jadu teraz. I niech będzie. Czas jest dobry. Tu jest przejście do miasta potępionych, gdzie właśnie urzędują potępieni. Ościana skrzynka, miksturka wytrzymałości, raczej mi nie jest potrzebna. Aż takich terenów nie pokonuję. Tu muszę niestety uważać na tych wrogów. Szybko poszło, każdy po jednym ataku i taki pan jadu już całkowicie zjechał. Klątwa dobrze użyta, drugi poziom musicie mieć, bo jak nie, to będzie się bardzo, bardzo męczyć. Ażby kolejny profit, na przykład trzech przeciwników, tak średnio oddalonych od siebie, to trzeba mieć czwarty poziom, więc drugi się najbardziej opłaca. 200% większa skuteczność i tylko przy jednym punkcie. Okej, okej. Już zaraz będziemy w środek wchodzili. Tu jakieś ciekawe są kapliczki. Zobaczymy, co mi proponują. No właśnie, z takich miejsc wypadały ciekawe rzeczy. A to sobie weźmiemy, ale żadnych błysków tu nie było. A najgorzej to na helu. Macie powiedzmy 85, 90, nawet 95% odporności. I tak wam HP spada, więc nie da się przed tym przestrzec. Jedyną metodą jest mienie bardzo dużej ilości HP. No to wtedy jakoś możecie z tego wybrnąć. No tu nie trafiłem klątwą, zdarza się. Świat nie jest idealny. No i wreszcie jakiś boss, bo się zaczynałem niepokoić. Więc są przeciwnicy dla mnie. Ale jak widać, jest wróg klątwą objęty, już go nie ma. Nic ciekawego nie wypadło. Gizarma gorsza niż pika, więc nawet się jej nie dotykam. Klucz i pazury. No i myślę, że w 3-4 odcinki powinniśmy ten akt przejść. Nie będzie to problemu. Mało punktów nawigacyjnych, mało lokacji. Ile tu dokładnie lokacji jest, takich głównych, nie licząc miasta, na pewno jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, pięć chyba. Więc szybko idzie. O, jest topaz, więc już zwykłe kamienie wypadają. Jak najbardziej są nam potrzebne. Jakie to rękawice w ogóle? Zupełnie beznadziejny, mamy o wiele lepsze, większa obrona, więcej odporności. No i bierzemy topaz. Runka Eld wypadła, jedyna na razie w tym akcie. Ale trzeba to nadrobić.
O, czaszeczka, też jak najbardziej do transmutacji potrzebna. Chociaż bardziej to do postaci walczących w zwarciu, takiego barbarzyńcy, bo to głównie regeneracja życia się liczy. Talizmanik. Może akurat coś dobrego dostaniemy. Many to bym nie chciał w sumie, bo i takiej nie używam, ale życie, odporności, to bardzo bym się ucieszył. A jakby jeszcze była obrona, odporność na ogień i na zimno, tak w okolicach, ja wiem, znaczy na ogień i na błyskawice, tak w okolicach 10-15, to już w ogóle bym skakał z wesołości. No i tak jak widać, idziemy sobie teraz na kolejną lokację, miasto potępionych, ale to już w kolejnym odcinku. Teraz wystarczy tam dojść. Chyba nawet nie będzie nic z ekwipunkiem robił. Jednakże możemy wyczyścić. Dobra, jeszcze się wrócimy do miasta. Co nieco zobaczymy. Miłego dnia życzę. I tak teraz są bardziej krótsze odcinki od poprzednich. Czego ci trzeba? Odporność na trucizny 6. No troszkę słabe, ale może zostawimy. Kamień nie wiadomo, co zbrojkę wziąłem, wykiera. No nie jest to dla mnie. Nawet nie będę jej sprzedawał, bo nie jest mi potrzebna. Jeden atak praktycznie wszedł i tyle. Są piki, ale najemnik ma pikę, tylko nie mamy co w nią włożyć. Taki to defekt. No jednak się więcej miejsca do więcej złota do skrzynki nie mieści. Też myślałem, że jak zmienimy akt, to tak będzie. Czaszka zwykła, czaszka ze skazą, czaszka bez skazy. Czaszka ze skazą, tu czaszka zwykła. O, to te możemy teraz mutować. Będzie więcej miejsca. No i proszę, czaszka zwykła i nadkruszona. Runa będzie sobie tutaj. Talizman może w ten sposób, z kluczem razem. A zbrojka mi nie jest potrzebna, więc może sobie zostać. Nie przyda się na pewno. Statystyki to mamy 5 punktów. Co byśmy chcieli zwiększyć? Czy siłę na przykład? Czy co innego? Dobra, myślę, że się udało. Myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!